Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Kurde, nie mogę ruszyć. Dzisiaj gramy sobie ekipowo, zobaczcie, zrobiliśmy sobie zlocik. Gdzie my ten zlot zrobimy? Same wielkie auta. Mamy chyba dwa Velociraptory? Dwa? Nie, czekaj, to nie jest Velociraptor, ten co tutaj podjeżdża z lewej. Mamy tutaj Mercedesa 6x6G. Kurde, i powiem wam, że ten Velociraptor, a co, sprawdzimy sobie wszystko. Jedziemy, samochody offroadowe. Jedziemy gdzieś zrobić spotkanko, zaparkujemy się. Chociaż jest śnieg. I tak pomyślałem, że w śniegu najlepiej będzie właśnie zrobić spotkanko offroadowe. Przejedziemy sobie jakiś wyścig, albo wiem, pojedziemy sobie, zrobimy sobie jeszcze tą, tego łowcę głów, czy coś tak. No wiecie, o co chodzi. Proszę, proszę, udało się odpalić Tour de Podlasie. Mój stary, zrobiony przeze mnie wyścig. On swego czasu się bardzo zgliczował i ciężko było go odpalić dla wielu graczy. Teraz 11 osób na Tour de Podlasie, o kurde. Jeszcze będę mógł przetestować świeżo zdobytego przeze mnie Velociraptora. Przejedziemy sobie ten wyścig, bo ogólnie w grze jest teraz noc i no nie chciałem robić zlotu, gdzie nie będzie widać naszych samochodów. Generalnie jest tutaj... O kurde, ktoś wziął Getera na offroad? Goście, ty sobie tym samochodem nie poradzisz. Przetestuję tego nowo zdobytego przeze mnie Velociraptora. Jestem ciekawy, jak on sobie poradzi na najgorszej chyba trasie, jaką ktoś wymyślił, poważnie. Ja stworzyłem ją z myślą o tym, żeby utrudnić maksymalnie, jak to jest możliwe, życie ścigantom. Serio. Ja tu pamiętam wszystkie kruczki i sztuczki i w jaki sposób trzeba jechać, żeby to w ogóle przejechać. To jest coś, wy graliście może w GTA w skill testy? To jest coś tego typu. Naprawdę tutaj bardzo łatwo jest się rozwalić i strasznie łatwo jest tu przegrać. Także zobaczymy, no ten Nissan GTR już został gdzieś tam z tyłu. O tak, lecimy, czekaj, czekaj, bo ja tu sam nie pamiętam dokładnie, jak to szło. Wiem, że zaraz będzie się trzeba przebić przez jakiś lasek. Tutaj ktoś straszne lagi ma. Ludzie tam pozostawali z tyłu, ja na nich poczekam. Tutaj Hammer pojechał, kurczę, zapomniałem, że ja też Hammera mam. Mogłem sobie Hammera wziąć na ten zlocik. Ale chciałem coś takiego dla mnie nowego. Velociraptor jest ogólnie już w grze od jakiegoś czasu. To jest... On jest niesamowity, teraz nie mogę tej kamery z boku pokazać. Na kierownicy jak gram, ale generalnie on ma 6 kół, napęd na 6 kół. To jest taki Mercedes 6x6, tylko że to jest jeszcze dłuższy od tego Mercedesa. Jest niesamowity ten samochód. Jeździ się nim jak po szynach po tych offroadach. O, jest przy okazji 6x6 Mercedes. Oż ty... Kurde. Wszyscy się na tych drzewach rozwalili, zostali z tyłu razem ze mną. I dobrze, będziemy razem się przeciskać przez tą traskę. Ja już jej nie pamiętam, ona ma takie fajne fragmenty, gdzie się spoko jedzie. Proszę bardzo, tutaj jest taki Mercedes 6x6. I on jest, ten 6x6 Mercedes jest krótszy. To jeszcze jak się ustawimy jeden obok drugiego, to będzie to dobrze widoczne. O ty! Ale mało brakowało. Jest krótszy, chociaż myślę, że jest trochę rozwalił się. Jest trochę lepiej skrętny od Velociraptora. Velociraptor jak się troszeczkę rozpędzi, jest bardzo trudny do skręcania. Tak jakby te koła nie miały nic do rzeczy, jak skręcamy nimi niekiedy. O tak, ale za to pokonywanie różnych terenów, wiesz, na wprost, to jest piękna sprawa. Natomiast driftowanie tylko na ręcznym, tylko na zaciągniętym ręcznym. Inaczej się po prostu nie da. Zobaczymy, jak będzie śmigał po tych takich, po tej takich gładkich, jak to się nazywa, płaskowyżach, tam koło tych wiatraków, tam też będziemy chyba śmigać jakoś, nie? Pyk, proszę bardzo. Zajebisty ten samochód. I oczywiście nie mogło zabraknąć hopy. No, co prawda tutaj nie ścigamy się w zimę, tylko ścigamy się, to jest chyba wiosna. Taką porę roku tutaj kiedyś ustawiłem, ale zobacz tą hopę. Pyk. Całe szczęście, że tutaj force feedback sobie ustawiłem na taki znośny, chyba na 12% w tej kierownicy, bo by mi tu przy tym lądowaniu wyrwało kierownicę z rąk. Serio. Jest mega, mega fajna, znaczy fajna, zobacz. Już po wygranej, nie?
tutaj jest masę takich właśnie niespodziewanych hopek, które sprawią, że no... Jesteś pierwszy, a tu nagle dziesiąty. Tę traskę tworzyłem już bardzo dawno temu. To było chyba zaraz po tym, jak do gry wprowadzili możliwość tworzenia swoich tras, a to było... Strzelam, że gdzieś tak z 8 miesięcy temu, albo nawet i ponad rok. Ciężko mi powiedzieć, może nawet i z półtora roku. Półtora może przesadzam. Ale dawno to było wprowadzone i ja tą trasę stworzyłem sobie właśnie. I ona była przez jakiś czas zbugowana, nie można było jej wystartować. Ale teraz ją widocznie naprawili, znaczy ją, no po prostu może wyścig gdzieś tam naprawili i nie jest to zbugowane. Się udało w takiej większej grupie cisnąć. Ale widzicie, tutaj przez większość czasu jedzie się, op, do wody. Zapomniałem o tym, tu trzeba od razu skręcić, żeby nie wpaść do wody. Jak z rozpędu pojedziesz prosto, to po tobie jest. O, dogonił mnie. Dogoniło mi chyba Audi. Zobaczcie, jaka jest przewaga tego Velociraptora, samochodu offroadowego, jak się jedzie na wodzie, nie? Jak ten jest tak wysoko zawieszony, to przejazd przez wodę jest dla niego tak, jakby się jechał po normalnym, nie? Po normalnym offroadzie, nie ma żadnego problemu. Tutaj dołem przez most. Fajne są takie wredne traski. Trzeba będzie powynajdować, albo sobie samemu potworzyć takie... Ojej! Przodem się przewrócił? Jak? Trasa generalnie jest dłuższa od Goliata. Jedzie... Uj, przepraszam, Audi. Trzeba ją jechać dłużej niż Goliata, poważnie. Zwłaszcza, że się jedzie cały czas po takich wertepach, nie? Potem zrobimy sobie spotkanko na parkingu i może jeszcze sobie zrobimy taki... No, tam poganiamy się po prostu po placu zabaw, nie? To jest fajne, jak się robi w grupce. Ale generalnie, no... Pojedziemy sobie też na wysoką górę, gdzie ciężko jest się wbić, zwłaszcza w zimę. No nie każdy samochód offroadowy to zrobi, a jak ktoś weźmie nieoffroadowe auto, taki, nie wiem, jakieś Lamborghini Centenario, czy jakieś tam Aventadory przerobione na offroad, mogą sobie nie dać rady. Chociaż generalnie to jest Forza tutaj, wiesz, wszystko się da, krótko mówiąc. Ja ciągle się z tym Audi tutaj ścigam. Kurde, gościu, jak to oglądasz, to pozdrowionka dla ciebie. Bardzo fajnie jeździsz. Też lata na wszystkie strony. Ja tutaj cuduję, żeby nie uderzyć, wiesz, w ten wiatrak, mimo że go widzę ze 4 km, nie? O, bo próbuję kręcić tym samochodem, bo on się zachowuje jak barka, słuchaj, na rzece. Taki jest, jak już się rozpędzi, to leci, nie? Ale z takim manewrowaniem, no już nie do końca jest dobrze. I teraz najfajniejszy odcinek wyścigu, czyli moment, kiedy przelatujesz, wiesz, nad lasem. Zobacz na to, patrz. Czekaj. I... hops. I teraz totalna loteria, nie? Pyk! Ktoś już zakończył te męki i ukończył wyścig. 22 sekundy do końca. Ciężko będzie ukończyć. A czekaj, gdzie jest checkpoint? Pominąłem! Kurde! Na swoim własnym wyścigu. Ale co tam, to nie jest najważniejsze. Dobra, jedziemy ekipą teraz pod górę. Jedziemy na spotkanko. Na samej, na szczycie największej góry, ale będziemy musieli przejechać przez najgorsze, kurcze tereny. Nie wiem, czy wszyscy jadą za mną, bo powiem wam, zrobiłem pierwszy raz tak, że ogłosiłem zlocik na YouTubie, żeby wbijali sobie na naszego Discorda. No i powiem wam, że tak wbiło dużo osób, że ciężko jest jakoś się, wiesz, tutaj spotkać w grze, bo maksymalnie może nas być tutaj 12 osób w konwoju. Jedna osoba nie dołączyła w ogóle do konwoju i zablokowała możliwość dołączania dla tej, która może dołączyć. I no ciężko jest na przykład zorganizować te wszystkie osoby. Dołączyli tylko ci, nie? I nie ze wszystkimi mogę też rozmawiać, bo jak jest tak dużo osób, się robi trochę bałagan na czacie i ciężko jest tak się zorganizować, więc chyba będę robił tak, jak do tej pory robiłem, czyli zawsze ogłoszenia daję na Discordzie tylko i wyłącznie, bo z YouTube'a jak przyjdą osoby, jest tak dużo, ciężko się, wiesz. Na YouTubie to najlepiej robić zlocik w trybie Fortnite, nie? No bo wtedy jest taka losowość, każdy wie, o co chodzi, każdy wie, jak wbija się, tutaj jest tak trochę to zagmatwane przez Discorda, jakoś tak dziwnie, nie? Dobra, jedziemy, słuchajcie.
Już tutaj wjeżdżałem na odcinku, gdzie testowałem tego Velociraptora, a teraz zobaczymy, jaka jest tak naprawdę przewaga tego samochodu nad innymi offroadowcami. Niektórzy nawet nie wiedzieli, że my będziemy jechać sobie tutaj gdzieś tam na przełaj od tego wyścigu Tour de Podlasie, od końca tego wyścigu Tour de Podlasie. Ułożysz ty. I po prostu się przeteleportowali w to miejsce, ale nie szkodzi, bo ten podjazd... Ten podjazd właściwie zaczyna się, o Jezu, ten podjazd właściwie zaczyna się zaraz, nie? To nie jest tak, że my tutaj będziemy gdzieś... Kurde. Chciałbym, żeby ta fizyka w Fordzie troszeczkę lepiej działała, zwłaszcza jeśli chodzi o kolizje z tymi takimi twardymi przeszkodami, nie? Zobacz, że te samochody jakoś bardzo, bardzo dziwnie zachowują się na skałach. Fajnie by było, jakby lepiej je pokonywały, ale dobrze, że w ogóle mogą przejechać. No i dobrze, jesteśmy sobie już na miejscu. Przyjechały ziomeczki na miejsce spotkanka, ale tak naprawdę nasze miejsce spotkania jest na szczycie góry. Proszę bardzo, tutaj to jest tylko checkpoint. My jedziemy tam wysoko. Wysoko, wysoko. Dobra, są wszyscy? No chyba tak, czekamy jeszcze, niech się tam obudzą, niech podjadą wszyscy. Ja pierdzie. Nie każdy chyba ma tego Velociraptora, fajnie. Nie wszyscy go wzięli. Myślałem, że będzie więcej ich, z racji tego, że można go sobie teraz zdobyć, nie? Jedziemy, jedziemy. Tam jeszcze ktoś na górze się ten... Jeszcze ktoś tam w drugą stronę w ogóle jedzie. Jakieś zadanie robi. Co? O, dobra. Ale my się skupmy tutaj na sobie. Chodźmy sobie... Pod górę ciśniemy. I zrobimy spotkanie. Niektórzy to już chyba wiedzą, gdzie jechać. Niektórzy to wiedzą. Gdzie to trzeba wbić? To jest najwyższy punkt w Fordzie Horizon 4. I tutaj jest jeszcze do zdobycia tabliczka. Jak wyskoczył, ty! Czekaj, może jeszcze go podniosę. O, ratuję go, ratuję to. O, dawaj, 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 dawaj. O, nie udało się, zresetował się gościu. Jeszcze raz. Trzeba zręcznego ruszać, tu jest tak stromo. O, i pojechaliśmy sobie do tej tabliczki tutaj. Pyk. I teraz skręcamy w prawo. I tu będzie nasz... Tu będzie nasz parking. No i tu jest dopiero... Tu jest dopiero zabawa. Tu nie każdy samochód podjedzie. Ile dymu. Tam musimy jechać. Oni wiedzą, o co chodzi. Na jedynce, dobra, dobra, daje, daje, daje. I tutaj, dwójka. Tu i chyba... Tutaj będzie gdzieś to... O kurczę, niepotrzebnie zwalniałem. Niepotrzebnie zwalniałem. Tam musimy... Chyba, że to było gdzieś niżej, a nie tutaj. Nie, no tam... Tam wyżej chyba było to... Takie miejsce, gdzie można się zatrzymać. Ale i tak jest mega, mega ślisko. Ja nie podjadę chyba. Trzeba z rozpędu tam wcisnąć się. Patrzcie, jak tu stromo. Czekaj, czekaj, zawrócę. Ops, i teraz. Próbują, 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 ale to trzeba z rozpędu. Cyk, cyk. Jest! Podjechałem, ledwo co. Ledwo co i tutaj dalej już nie mogę. A czekaj, zatrzymam się i zobaczcie, nawet na hamulcu nie jestem w stanie się tu utrzymać, jest tak ślisko. To jest ultimate. Patrzcie, jak to wygląda. To jest ultimate test dla wszystkich samochodów offroadowych, właśnie to miejsce. Tak, właśnie chciałem z wami tutaj przyjechać i potestować te autka, to jest prawdziwy test. Dobra, jeszcze pojedziemy sobie kawałek tutaj. I tu powinno być... Powinna być możliwość, żeby się zatrzymać. O, ten jak ładnie skoczył, tu trzeba z rozpędu. Trzeba z rozpędu, ładnie, ładnie podjeżdżają. Dobra, tutaj. Kurde, za ślisko. To trzeba tak z rozpędu, nie, nie da się tak z tego. Tak normalnie, jakby się podjeżdżało, tylko trzeba tak... Nie wiem, czy to moje... Dobra, zrobimy tutaj, tutaj niżej troszeczkę, też będzie spoko. Tutaj zrobimy spotkanko i zrobimy sobie zdjęcie, tak wiesz, no szczycie świata. Tu będzie spoczko. O, jest tutaj też ślisko! O nie! Wiedzcie sobie tutaj, to jest fajne miejsce. Tu robimy spotkanko. O, ale tutaj wszystko ładnie widać, zobaczcie całą mapę. Widać sobie jeziorko. Wszystko tutaj ładnie widać. Ustawiamy się w tym miejscu.
Dobra, pyk. Nie wiem, czy ogarnę, żeby się tu spotkać. Postoję chwilę w miejscu, to będą wiedzieć, o co chodzi. Już się niektórzy ustawili, cyk, spokojnie, bo tu można pospadać. Fajnie by było porównać tego mojego potwora z Mercedesem 6x6. Nie, ale chyba ten mój potwór jest dłuższy, tak. No nie wiem, od połowy tylnego tego ostatniego koła jest dłuższy od tego 6x6, nie? Ten 6x6 wydaje się taki wyższy, bardziej taki, ten przód ma taki groźniejszy, może bardziej masywny. Ciężko powiedzieć, oba samochody są po prostu przesadzone. Tam ktoś widzę jeszcze w górze, próbuje swoich sił. No tam jest ciężko wjechać, a tu jest taki już bardziej chillowy, to bardziej takie chillowe miejsce. Ej, piękny jest tutaj widok stąd, zwłaszcza jak to wszystko jest tam dalej ośnieżone. Ja robię foty. Patrzcie, jak to kozacko wygląda. Ekstra. Wow. Ej, genialne to jest, jeszcze tak w śniegu widać te, wiesz, ślady po kołach, nie? Tak jakby tutaj jakieś pługi jeździło od śnieżarki czy coś. Tutaj nie mogę w ogóle kamerą wyżej robić, tak żeby was objąć wszystkich. Coś takiego może. Ojej, jaki pokus dziwny mam. O, i tak możemy sobie robnąć fotkę. Fajnie to wygląda. O, jeszcze samochody, zobacz, namierzyłem, nieźle. No, tu już się chyba niecierpliwią. To powoli będziemy sobie jechać. Ktoś tam jeszcze na dole jest, widzę. Już próbował sobie chyba zjechać stąd. Ale my będziemy tutaj jechać po lewo, bo tu można jeszcze sobie zrobić taką traskę offroadową. Pamiętacie, takie filmy robiłem kiedyś, zloty z GTA Online? I tam jeździliśmy sobie właśnie po takich górach. Też trzeba będzie to powtórzyć, bo to jest świetne. Tam naprawdę bardzo fajna jest fizyka jazdy i sposób, w jaki samochody się zachowują. I można zrobić zloty, wiesz, na 30 osób, nie? Nie to co w Fordzie, na 12 osób. Tylko na 30, wiesz, wtedy jak wszyscy jadą po tych górach, to jest po prostu świetnie to wygląda, przepięknie. No ale tutaj też jest ładnie, bo są z kolei ładniejsze widoczki, jest ładniejsza grafika. Wiesz, możemy podziwiać lepiej wykonane prawdziwe samochody. Nie, i też możemy się bawić na różne sposoby. Jedziemy do lasu. Tam będzie taki przejazd przez rzeczkę. O, gościu znowu się rozwalił, nie wiem, czy to ten sam. Ale wstał na koła, dobrze. To jest Mercedes, ekstra. Nick Mercedes ma. Jedziemy sobie powolutku. Niektórzy tam jeszcze zostali na górze, chyba zdjęcia robią. Tak, bo tutaj jest tak, że jak naciśniesz sobie tryb zdjęciowy, to zamraża na chwilę, wiesz, samochody i możesz im na spokojnie sobie zrobić zdjęć tyle, ile chcesz. Dobra, pojedziemy sobie tutaj, tutaj. Tu też chyba kiedyś wymyśliłem jakąś traskę właśnie taką offroadową. I to jest taki problem, to nie do końca teraz widać, ale są tutaj takie małe kamyczki, takie małe głazy. I o nie bardzo łatwo się wywrócić, widzicie? Ich nie widać, ich nie widać, nie? Ale o nie można się rozwalić. Wyobraźcie sobie, że teraz jedziecie na maksa jakimś samochodem i przez te kamienie. To jest naprawdę hardcore. Jedziemy sobie powolutku tutaj. Chodzi o to, żeby, wiesz, zrobić sobie taką chillową jazdę. Wiecie co? Ja sobie uwielbiam jeździć samochodem w rzeczywistości właśnie tak na chillu, nie? Że wsiadasz do swojego auta i gdzieś tam jedziesz. Wymyślał sobie jakiś bzdurny cel, typu, nie wiem, kupić kiełbaskę na przykład, nie? I jadę gdzieś, gdziekolwiek. I się cieszę tym moim autem. Ale generalnie fajnie by było zrobić taki zlot w rzeczywistości, wiesz, że jedzie 15 samochodów, nie? I jedziemy sobie gdzieś, robimy jakiś piknik gdzieś tam w górach czy coś. W prawdziwości, nie? To by było naprawdę ekstra. Wiesz, skoordynowane, CB radia i tak dalej, wyobrażacie sobie coś takiego? To nie ma znaczenia, jaki kto ma samochód, czy ma ktoś szybszy, czy lepszy, czy tam gorszy, czy droższy. Tylko chodzi o to, że wiesz, razem gdzieś tam jedziemy i jakoś przeżywamy te emocje wspólnie, nie? Gdzieś tam się potem spotykamy. Zresztą są zloty, bardzo popularne zloty motocyklowe, nie? I ludzie sobie jeżdżą tymi motocyklami, wiesz, przez całą Polskę i gdzieś tam jeżdżą później na jakieś imprezy motocyklowe, łączą to ze sobą, robią sobie pikniki, odpoczywają gdzieś tam w hotelach po drodze. To jest ekstra, nie? Albo jechać sobie, nie wiem, do Włoch razem, albo na Chorwację czy coś takiego. Kurde, to jest takie marzenie, które chciałbym kiedyś spełnić.
żeby właśnie żeby uczestniczyć w takim zlocie samochodowym, wiesz, z Sibilandiem, że gdzieś tam jedziemy, że gdzieś robimy jakieś fajne rzeczy. Oczywiście nie to, że tam dopierdliczamy tymi samochodami, ścigamy się nielegalnie, tylko tu chodzi bardziej o takie doświadczenie turystyczne, nie? I takie żeby pasjonować się razem tą motoryzacją. To jest fantastyczna sprawa. No ale my sobie teraz robimy teraz taki namiastek tych moich marzeń w Forzie Horizon 4. Spotykamy się potężnymi samochodami offroadowymi. W rzeczywistości jakbyśmy zrobili taki zlot i pojechali gdziekolwiek, do jakiegokolwiek miasta czy wsi, robilibyśmy taką furorę i taki zamęt na drogach, że to byłby szok, nie? Ludzie z zaciekawieniem by patrzyli, co to w ogóle za ekipa, co tu się dzieje, czy to jakiś cyrk przyjechał, czy coś, nie? Wiesz, takie wielkie samochody, wielkie jakieś ten... Kosmos, patrzcie jak to wygląda. Można też podczas jazdy zrobić fajne zdjęcia, ktoś tu ma lagi. Ten gościu chyba był w wyścigu, nie? Też miał lagi wcześniej. O. Chociaż lepiej by było chyba na jakiejś równej drodze sobie zrobić zdjątko. Ale to super teraz, nie, ja muszę zrobić teraz zdjęcie, to wygląda po prostu przegenialnie. Patrzcie ich. Patrzcie jak to wygląda. Wszyscy się akurat tak ustawili mniej więcej, nie? Chevrolet Colorado chyba to jest tutaj. Jak porobiony, patrzcie jakie wielkie kapcie ma gościu. Kurde. Kosmos, Hammer 6x6 G-klasa, zwykła G-klasa. Czy zwykła, tak? Dziwnie mówić o G-klasie, że to jest zwykły samochód, nie? To jest po prostu kosmiczne auto. Popatrz na to. Cyk. Jedziemy do następnego celu, tym razem totalnie przełajowo. Zobaczcie, chyba wszyscy się zgrają. Ekstra. Jedziemy sobie na jakieś bezdroże, ale po drugiej stronie mapy. Ciekawe, czy z tamtego miejsca będzie widać szczyt góry. Bo teraz widać to miejsce, widać ten szczyt tam, gdzie staliśmy. Widać stąd. O kurde. Jedziemy na przełaj, przez lasy, przez wszystko. Mamy takie samochody, że one pokonają wszystko chyba. Zobaczcie jak to wygląda. Kurde, na spokojnie. Szkoda, nie? Że tutaj nie może więcej osób być na tym konwoju. Ale mi się wydaje, tak nie jestem spesem od takich technicznych spraw, ale myślę, że to jest trochę dlatego, że konsole mogłyby nie ogarniać takiej dużej ilości wyświetlanych naraz samochodów. Mam nadzieję, że Forza Horizon 5 będzie już tylko na konsole tej nowszej generacji, które będą obsługiwały właśnie więcej po prostu pojazdów w jednym miejscu, nie? Można zrobić tak, że jest sesja na więcej osób, ale generalnie więcej jak 12 samochodów ci się nie wyświetli. Na przykład możemy zrobić taką sesję, że w sesji jest 40 osób z naszego klubu, nie? I wtedy faktycznie jak wejdziesz sobie w listę osób na sesji, to będzie 40 osób, ale w tym miejscu, co zrobicie zlot, no to nie będzie więcej widocznych samochodów jak 12. Kurde. Pomimo, że ten Velociraptor, on jak się nie wywróci na bok, to ładnie ciśnie, ale łatwo go też wywrócić na bok. Dobra, poczekamy tutaj na resztę. No wody nie przejedziemy, co byśmy nie zrobili, przez wodę ciężko. Mam nadzieję, może kiedyś do Forzy wprowadzą jakąś amfibię albo poduszkowiec. Jest co prawda poduszkowiec, no ale wiecie, nie można nim sterować. Dogonili, dobra, jedziemy dalej. To skręcanie tym autem jest po prostu nieziemskie. Ale szybki, on jest 200 km na godzinę po tuningu. Tym razem zrobiłem, stuningowałem troszeczkę ten silnik standardowy. Ciężko sobie wyobrazić taki pojazd. Wiesz, na autostradzie jedziesz sobie 120-140 na godzinę, a z podwójną prędkością wyprzedza cię taki, wiesz, wielki ciągnik, taki Velociraptor, nie? Wyobrażasz sobie coś takiego? To jest nieprawdopodobne. To jest ponad jakby jakieś... Ja bym chciał zobaczyć w rzeczywistości coś tak wielkiego, tak pędzącego. Chociaż są ciągniki, które jeżdżą po 100 km na godzinę, nie? JCB ciągnik śmiga 70 km na godzinę bodajże. I jest ogólnie Valtra, która pobiła rekord świata w... Wiesz, w jeździe jak najszybciej. To jest taki ciągnik, który miał zmodyfikowaną skrzynię biegów
i mógł osiągnąć tam chyba jakieś zawrotne 140 km na godzinę, czy coś takiego. Jak na ciągnik, ogromna prędkość, no ale tamten ciągnik nie był do takiej typowej jazdy pracy w roli, tylko on był bardziej do takich właśnie wyzwań, do takiego zadania pokonania tej prędkości maksymalnej. Niektórzy tam zostali strasznie z tyłu. O kurde! Ładnie, kurczę, poleciał tutaj przez wiatrak. Przez, nie wiatrak, tylko to jest młyn, nie? Młyn do kawy to jest. Tam się mieli kawę. Na kawę. Dobrze. Pojedziemy sobie teraz tak, jesteśmy przy tym checkpointzie. Audi Quattro pierwsze, proszę bardzo. Ale pojedziemy sobie tutaj gdzieś zobaczyć. I tu chyba jest taki lasek i gdzieś tu był ukryty garaż, a w nim był samochód ukryty. Tylko nie wiem dokładnie, czy to było tu, czy gdzieś tam wcześniej. No to jest, to chyba będzie taki murek nie do przebycia. Jedźmy wzdłuż tego murka i znajdźmy jakieś takie miejsce, gdzie będziemy mogli zrobić jeszcze spotkanko. Swoją drogą, tutaj też tak można fajnie sobie pomanewrować samochodem. No, jak się jedzie wolno tym Velociraptorem, nawet jakoś mogę omijać drzewa i proszę bardzo. Dzwon standardowo. Jadę, spokojnie. Fajnie. Cyk. Nie, no to chyba nie to miejsce, ale czekaj, tutaj było jakieś, na bank tutaj coś będzie. O, patrzcie, te góry stąd widać. No mówię wam, to jest najwyższy, widzicie tam na wprost, teraz jak jestem ustawiony samochodem, to widać te góry tam, gdzie żeśmy byli przed chwilą, nie? Niesamowite. Całą mapę widać z tamtych gór, ekstra to jest. Dobra, tutaj było gdzieś to miejsce. Tutaj chyba będzie gdzieś na górze, na tej górce. Tu sobie taki garaż. Gdzieś tutaj, gdzieś w tym miejscu. Pewnie myślą, że Lucek dostał jakiegoś świra, kręci się w kółko. A ja szukam po prostu miejscowy. Ale tutaj też jest taki trochę, taki fajny otwarty placek, gdzie można się spotkać i pogadać, rozpalić ognisko. Jakie ustawienie w ogóle, jeden na drugim, ekstra. Dobra, no to ja się przedstawię, nie ma problemu, mogę się ustawić z innej, z drugiej strony. Nie, spokojnie. Ja tylko się tu ustawię, koło Audi, ja chcę koło Audi, o. Ja chcę koło Audi. Audi to jest potwór. O. Ja się ustawię tak, żeby było na równi z tyłem moim. Palato. Zobaczcie na to. Jopier. Pół Audi, pół mojego samochodu to jest całe Audi. Praktycznie Audi mogłoby być na mojej pace, nie? Tak ogromny jest ten samochód, taki długi. To jest możliwe, że to jest nawet najdłuższy samochód, który można prowadzić tutaj w grze, nie? No jest przeogromny. Fajny zlocik wyszedł. W ogóle jestem zaskoczony, że można było odpalić Tour de Podlasie. Bardzo fajnie. Spoko by było, gdyby były jeszcze takie, wiecie, opcje społeczne, nie? Że można sobie większą ilością osób się spotkać. No ale generalnie jest 12 osób, to też jest spoko, nie? Ile tu mamy sztuk? 10 sztuk jest obecnie w konwoju, jeszcze 2 sloty mamy. Moglibyśmy kogoś doprosić, proszę bardzo. Czyli tak, Mercedes G-klasa Funeral Rocket Vrubelel ma Forda Raptora jakiegoś stuningowanego. Tutaj stoi Chevrolet chyba Colorado. Albo jakoś tak. Dobrze pamiętam? Colorado, dobrze mówię. Tutaj mój Velociraptor, który mnie po prostu rozwala na upadki. Audi Quattro. Tutaj Land Rover Defender. W ogóle on wygląda okropnie, ten Defender, no nie? A wiecie, że to jest bardzo drogie auto w rzeczywistości? Naprawdę. Tutaj mamy w ogóle jakiś kosmiczny samochód offroadowy, nie? Taki chyba już typowo sportowy.
Tutaj mamy Mercedesa i G-klasa 6x6, proszę bardzo. No i Hammer, ja totalnie zapomniałem o tym Hammerze, że w ogóle w grze jest jakiś Hammer, ale jest, można go sobie wziąć, nim pojeździć. Fajne auto. No ale w porównaniu, tak wiecie, tak porównując wielkością Hammera, no to Hammer chyba jest szerszy, nie? Ale na pewno nie dłuższy. Kurde, niesamowite. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Zrobiliśmy sobie zlocik samochodów offroadowych dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Hejas!